Południowo-zachodnia Francja. 35 tysięcy lat temu. Neandertalczyk to gatunek ludzi, który był znakomicie przystosowany do życia w trudnych warunkach. Przez 250 tysięcy lat Neandertalczycy dominowali w Europie, stawiając czoła mroźnemu klimatowi i dzikim zwierzętom. Lat temu stanęło przed nimi kolejne wyzwanie. Pojawił się inny gatunek człowieka. Był to ostatni przypadek, kiedy ludzie dwóch gatunków żyli jednocześnie. Przeżył tylko jeden. Neandertalczyk. Staje dzień. Neandertalczycy są już na nogach. Neandertalczycy byli znakomitymi myśliwymi. Matka wyrusza na łowy ze swoją córką. Taka zdobycz to więcej niż tylko pożywienie. Trzydzieści pięć tysięcy lat temu południowa Francja była zimnym i niegościnnym miejscem. Północną Europę pokrywał lodowiec. Na kontynencie panował polarny klimat. W zimie temperatura spadała poniżej 25 stopni Celsjusza. Warunki pogodowe przypominały dzisiejszą północną Kanadę. Na smaganych zimnym wiatrem rozległych stepach mieszkały włochate mamuty. W lasach kryły się żubry i jelenie. Ludzie mieszkający w tej dolinie znaleźli schronienie w jaskini. Oto Neandertalczycy. Pierwszy gatunek człowieka, który zdołał przystosować się do tak zimnego klimatu. Napotkali tu naprawdę ciężkie warunki, ale ich cechy umożliwiały im przetrwanie. Żyli w małych grupkach, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska naturalnego. Łączyły ich ze sobą silne więzi. Ochronę przed chłodem zapewniały odpowiednio oczyszczone i przygotowane skóry upolowanych zwierząt. Matka zaczyna od dokładnego usunięcia kamiennym ostrzem resztek tłuszczu ze skóry. Pomaga sobie zębami. Jej czaszka jest tak zbudowana, że dobrze amortyzuje takie obciążenie. W tej grupie są tylko dwie kobiety. Oprócz nich jest tu też starzec,
trzech dorosłych myśliwych i młody chłopiec, w sumie 7 osób. Ta jaskinia jest dla nich najważniejszym miejscem. Tu śpią, jedzą, przygotowują mięso, a nawet załatwiają potrzeby fizjologiczne. Odpadki pokrywające dna jaskiń zamieszkanych przez Neandertalczyków często przetrwały do naszych czasów jako skamieniałości. Stanowią dla nas cenne świadectwo mówiące o życiu tych ludzi. Wbrew uproszczonym poglądom traktującym Neandertalczyka jak dzikiego małpoluda, pokazują silnych, inteligentnych i dobrze przystosowanych ludzi. Najnowsze badania doprowadziły do odkrycia niezwykłych szczegółów z ich życia. Skamieniałe odchody pozwoliły określić ich dietę. Ślady na zębach wyjaśniły, jak przygotowywali zwierzęce skóry na ubrania. Uszkodzone kości świadczą o licznych urazach i chorobach, na jakie cierpieli. Nieraz wiadomo nawet, jak zginęli. Tego chłopca i starca dzielą dwa pokolenia. Mają jednak wspólną cechę. W tym trudnym klimacie to oni właśnie byli najbardziej zagrożeni. Wielu Neandertalczyków nie przeżyło dzieciństwa. Prawie połowa znalezionych skamieniałych kości należała do osobników poniżej 11 roku życia. Ten 5-letni chłopiec dopiero niedawno został odstawiony od piersi. Jednak jego mózg był wielkości mózgu współczesnego dorosłego człowieka. Był też bardzo sprawny fizycznie. W tamtejszych warunkach dzieci albo szybko dorastały, albo w ogóle nie miały szansy przeżyć. Dla najstarszego w grupie życie również nie było łatwe. Ten mężczyzna ma już 43 lata. Odniesione obrażenia i przeżyte trudności uczyniły z niego starca. Jego czas dobiega końca. Tylko co piąty z Neandertalczyków dożywał 40. Kości mężczyzny w tym wieku znaleziono w jaskini Shani Dar w Iranie w 1957 roku.
Zniekształcone kostki i kolana świadczą, że cierpiał na artretyzm. Kość jego prawego ramienia była wielokrotnie łamana. Z tego powodu znacznie się zmniejszyła. Tak wygląda w porównaniu z normalną kością. Pozostałą część ręki, powyżej łokcia, ten człowiek stracił w jakimś wypadku. Badanie czaszki wyjaśniło, co mogło się zdarzyć. Lewa strona nosi ślady poważnego pęknięcia, które doprowadziło do uszkodzenia mózgu i paraliżu prawej części ciała. Poza tym ten człowiek prawdopodobnie utracił wzrok w jednym oku. Świat był bezwzględny wobec starych neandertalczyków. Aby pozostać w grupie, musieli być przydatni. Neandertalczycy byli gatunkiem terytorialnym. Na jedną grupę przypadało około 90 km2 terenu łowieckiego. Niedaleko jaskini trzech braci wyczuło zwierzynę. Przewodzi im najstarszy, najsilniejszy i najbardziej doświadczony. To on kieruje polowaniem. Jeleń w tym wieku to pożądana zdobycz, bardziej wartościowa niż stare czy chore zwierzę, ale również trudniejsza do upolowania. Świat neandertalczyka był znacznie mniejszy od naszego. Tundra na północy i pustynie na południu ograniczały ich występowanie do części Europy i zachodniej Azji. Nawet w okresie największego rozkwitu ich populacja prawdopodobnie liczyła najwyżej 100 tysięcy. Kości i wytwarzane przez neandertalczyka przedmioty znajdowano na południu w Izraelu, na wschodzie na Ukrainie, na północy w Polsce, w Niemczech i w Walii, a na zachodzie w Portugalii.
Neandertalczyk zamieszkiwał jednak przede wszystkim południową Francję. Mogły tu przebywać nawet 3000 ludzi. Polowanie się nie udało, zapadła ciemność, a mężczyźni pozostali na obrzeżach swego terytorium. Aby przeżyć noc poza jaskinią, muszą rozpalić ogień. Neandertalczycy nie byli pierwszymi ludźmi wykorzystującymi ogień. Towarzyszył on człowiekowi już od ponad 500 000 lat. Dla Neandertalczyka jednak umiejętność obchodzenia się z ogniem stanowiła o przetrwaniu w tym mroźnym klimacie. Ogień zapewniał ciepło. W nocy temperatura spada do około 10 stopni. Poza tym ogień zapewnia ochronę na otwartej przestrzeni. W tej części Francji żyły wówczas liczne pantery, wilki, lwy jaskiniowe i niedźwiedzie. Neandertalczycy byli nie tylko myśliwymi, ale także zdobyczą drapieżników. Rano na nowo podejmują pościg. Teraz jednak nie chodzi o jelenia ani żubra. Na granicy z terytorium innej grupy bracia zauważyli inną zdobycz. Bardzo cenną dla przetrwania grupy w przyszłości. Wielkość jaskiń i znajdowane w nich odpadki świadczą o tym, że Neandertalczycy żyli w bardzo małych grupach, nie większych niż 25 osób, a czasami tylko 8. Dzięki temu wystarczały im skromne zasoby otoczenia. Aby jednak przeżyć, musieli się kontaktować z innymi grupami.
porywając drugą, dorosłą kobietę, grupa dwukrotnie zwiększa swoje szanse przetrwania. Terytorializm Neandertalczyka może sugerować, że ich grupy były zorganizowane wokół mężczyzn, ojców, braci i synów. Kobiety zaś były wymieniane pomiędzy grupami. Aby przetrwać tak długo, Neandertalczycy musieli wymieniać kobiety między sobą. Niekiedy była to dobrowolna wymiana, ale nieraz prawdopodobnie dochodziło do porwań, tak jak to dzisiejsze. Mężczyźni wracają do jaskini po trzech dniach łowów. Mają ze sobą nieoczekiwaną zdobycz. Margot. Dla jedynej tu kobiety może to oznaczać pojawienie się konkurencji. Musi szybko podkreślić swoją dominującą pozycję. Dla przybyłej to zapewne przerażające doświadczenie. Wszystko jest tu dla niej obce. Ich zapach. Ich odzież. Ich włosy. Nawet ich język. Długo sądzono, że Neandertalczycy nie posiadali mowy i posługiwali się wyłącznie gestami i okrzykami. Badania ich czaszek wskazywały, że budowa ich ust i gardła uniemożliwiała im wydawanie dźwięków podobnych do naszych. Jednak odkrycia dokonane w jaskini Kebara w Izraelu w 1983 roku rzuciły nowe światło na to zagadnienie. Te trzy skamieniałe kostki tworzyły strukturę zwaną kością gnykową, która znajdowała się w gardle, podtrzymując mięśnie odpowiedzialne za wydawanie głosu. Przypominało to bardzo budowę gardła współczesnego człowieka, co świadczy o tym, że Neandertalczyk prawdopodobnie posługiwał się mową, nawet jeśli była znacznie prostsza niż nasza.
Najważniejsze w życiu Neandertalczyka było zdobycie odpowiedniej ilości pożywienia. Ta 11-latka dopiero niedawno zaczęła polować. Zdobycz jest mała, ale zwinna i upolowanie jej wymaga umiejętności. W ciągu najbliższych 10 lat dziewczynka stanie się lepszym myśliwym. Oczywiście zakładając, że przeżyje tak długo. W świecie Neandertalczyków czyhało wiele niebezpieczeństw. Prawie wszystkie skamieniałe kości dorosłych noszą ślady obrażeń. Czasem powodowały je ataki dzikich zwierząt. Czasem dochodziło do wypadków w niebezpiecznym otoczeniu. Rzeka wezbrała wskutek topnienia śniegu. W lodowatej wodzie nowo przybyła kobieta może przeżyć tylko kilka minut. Ratunek leży w interesie grupy. Jest tu potrzebna, aby grupa miała szansę na przeżycie w przyszłości. Wzajemne zależności ułatwiają Neandertalczykom przetrwanie w środowisku. Lecz pojawiło się nowe zagrożenie. Kilka tysięcy lat temu przybył tu nowy gatunek człowieka. Po raz pierwszy Neandertalczycy nie są sami. Mężczyźni znów wybrali się na polowanie. Ich włócznie nie są przystosowane do dalekiego rzutu. Muszą zatem znaleźć się blisko zwierzyny.
Zagnanie jelenia na urwisko zmniejsza prawdopodobieństwo obrażeń u ludzi. Poważne okaleczenie zagraża przeżyciu nie tylko osobnika, ale i całej grupy. Teraz myśliwi muszą zanieść zdobycz do odległej o 10 kilometrów jaskini. Ich ciała są krzepkie i przystosowane do takich wysiłków. Lodowce nie tylko zmieniały powierzchnię Europy, ale także kształtowały Neandertalczyków. Ich kości stały się masywne, ponieważ musieli radzić sobie z dużym obciążeniem. Szczególnie dotyczyło to kości nóg. Również stawy łokciowe, biodrowe i kolanowe były znacznie większe. Charakterystyczną cechą kości Neandertalczyków było ich wygięcie. Porównując kości współczesnego człowieka z kośćmi Neandertalczyka, widać, o ile te ostatnie były grubsze i krótsze. Krępa budowa i niski wzrost ograniczały powierzchnię ciała i zmniejszały utratę ciepła. Również kształt nosa przystosował się do zimnego klimatu. Nozdrza były większe od naszych, dobrze ukrwione i zapewniały odpowiednie ogrzanie i nawilżenie wdychanego powietrza. Te cechy sprawiały, że Neandertalczyk jako pierwszy gatunek człowieka był przystosowany do życia w zimnym klimacie. Być może dla nas twarz Neandertalczyka nie jest piękna. Był to jednak skutek przystosowania ewolucyjnego. Jeder. Neandertalczykowi zagroziło jednak coś, na co nie był przygotowany. Nowi przybysze nie są tak dobrze zaadaptowani do radzenia sobie z zimnem. Mają jednak inne, ważne cechy.
rozwinęli nowe sposoby wspólnego życia i rozumowania. Oto Homo sapiens, znany w Europie jako człowiek z Cro-Magnonu. Z Neandertalczykiem łączyło go odległe pokrewieństwo. Półtora miliona lat temu gatunek człowieka zwany Homo erectus rozprzestrzenił się z Afryki do Azji, a później do Europy. Przez tysiące lat pustynie, lodowce i rozległe przestrzenie oddzielały gatunki człowieka. W Europie narodził się Neandertalczyk, przystosowany do życia w zimie. W tym czasie w Afryce rozwinął się inny, ciepłolubny gatunek. 100 tysięcy lat temu ci ludzie skolonizowali Bliski Wschód. 45 tysięcy lat temu, wraz z ociepleniem się klimatu, wyruszyli do Europy. 10 tysięcy lat później pojawili się w południowej Francji. Początkowo byli nieliczni. Ta grupka poszukiwała nowych terenów. Żyzne doliny południowej Francji były kuszące. Miały tylko jedną wadę. Był tu już Neandertalczyk. Cała grupa cieszy się ze zdobyczy. Tryb życia powodował, że dorosły Neandertalczyk potrzebował około 4000 kalorii dziennie. W czasie mroźnej zimy ta ilość rosła do 7000. Prawie 3 razy więcej niż potrzebuje człowiek współczesny. Najstarszy brat ma pierwszeństwo w podziale zdobyczy. Ma duże doświadczenie w oprawianiu upolowanych zwierząt. Kamiennym ostrzem rozcina brzuch jelenia. Jeda. Dziś mięso to około 12% diety Europejczyka. Neandertalczycy odżywiali się zupełnie inaczej. Wiemy to dzięki analizie chemicznej ich kości. Zawierały bardzo dużo węgla i azotu, co oznacza, że Neandertalczycy żywili się głównie mięsem. Potwierdzają to też ich skamieniałe odchody. Znaleziono je niedawno w Gibraltarze. Składają się głównie z pozostałości mięsa. Były dobrze strawione, co oznacza, że Neandertalczyk był doskonale przystosowany do takiej diety. Ocenia się, że mięso stanowiło nawet 85% pokarmu, podobnie jak w przypadku takich drapieżników jak wilki. Żadna część tego zwierzęcia nie może się zmarnować. Skóra przyda się na ubrania, a ścięgna po wysuszeniu będą sznurkami. Zjedzony zostanie także mózg z rozbitej czaszki, a także język i gałki oczne. Nie.
Starzec jest głodny. Jego miejsce w grupie skazuje go jednak na czekanie na swoją kolej. Najmłodszy w grupie chłopiec uczy się, że zawsze warto umieć skorzystać z okazji. Wewnątrz jaskini młodsi bracia kończą dzielenie jelenia. Łamią mu kark i kończyny. To brudne zajęcie. Krew i resztki innych zdobyczy pokrywają dno i ściany jaskini. Lepiej jednak zrobić to tu niż na zewnątrz, gdzie zapach świeżej krwi mógłby ściągnąć drapieżniki. Podobnie jak i inni mięsożercy, neandertalczyk miał w swoim żołądku enzymy umożliwiające trawienie surowego mięsa. Jednak upieczone mięso jest znacznie łatwiej przyswajalne. Pod wpływem ciepła rozpadają się cząsteczki białek i tłuszczy, ułatwiając ich trawienie. W ogniu giną też pasożyty i groźne bakterie. Umiejętność przyrządzania mięsa dawała Neandertalczykowi sporą przewagę nad innymi drapieżcami. Wzajemne iskanie przyczynia się do wzmacniania więzi w grupie. Stanowi wyraz przywiązania i zaufania. Tak bliskie kontakty sprawiały członkom grupy przyjemność, której potrafili się oddawać przez długie godziny. Te więzi sprawiały, że grupa stanowiła samodzielną całość, umożliwiały jej przeżycie aż do tej pory. Lecz to, co przez stulecia stanowiło siłę Neandertalczyków, teraz okazało się słabością. Jak na ironię, byli tak dobrze przystosowani do istniejących warunków, że trudno im było poradzić sobie ze zmianą.
Mała liczebność grup zaczęła stanowić zagrożenie, a ograniczone możliwości językowe utrudniały poszukiwanie sojuszników. Dotychczasowa samowystarczalność sprawiła, że nie spostrzegli nadchodzącego niebezpieczeństwa. Nagle spotkały się dwa gatunki człowieka. Co się stanie? Czy będą mogły żyć obok siebie? Czy będą musiały walczyć o przetrwanie? Neandertalczycy byli świetnie przygotowani do życia. Ich dominacja na kontynencie europejskim trwała 250 tysięcy lat. Mimo trudnych i niebezpiecznych warunków. Ale 35 tysięcy lat temu Neandertalczykom zagroził inny gatunek ludzi. W tym starciu mógł być tylko jeden zwycięzca. Neandertalczyk. Ten młody Neandertalczyk jest zupełnie nieprzygotowany na takie spotkanie. Obcy przybysz różni się od niego nie tylko wyglądem, ale także sposobem myślenia i działania. To zupełnie nowy gatunek człowieka. To przedstawiciel Homo sapiens, człowiek kromanioński. Zobaczyć nie zawsze znaczy zrozumieć. Pewności, jak Neandertalczycy zareagowali na pojawienie się człowieka kromaniońskiego.
Ty. Żyli w tak ograniczonym świecie, że mogli po prostu nie zrozumieć, jak doniosłe znaczenie ma to spotkanie. Na razie Neandertalczycy zajęli się przygotowaniami do przetrwania zimy. To jedna z najmniej licznych grup mieszkających w tej części dzisiejszej Francji. Należą do niej starzec, mały chłopiec, trzech dorosłych mężczyzn i trzy kobiety. Wszyscy będą mieli swój udział w przetrwaniu kilku najbliższych miesięcy. Ta leszczynowa gałąź doskonale nada się na włócznie. Jednak młoda kobieta wkrótce przestanie polować. Jest w 8. miesiącu ciąży. Neandertalczycy posługiwali się zwykle 6 rodzajami narzędzi, bardziej wyspecjalizowanymi niż te, które wcześniej służyły ludziom. Dobrze leżące w ręce pięściaki ułatwiały wiele prac, jak miażdżenie kości i cięcie drewna. Drapaczami czyszczono i zmiękczano zwierzęce skóry. Trójkątne ostrza wykorzystywano jako noże lub mocowano do włóczni. Największym osiągnięciem było jednak wytworzenie wiórów lewaluaskich, odłupków 5 razy ostrzejszych niż dzisiejsze skalpele. W każdej grupie wiedzę i umiejętność wytwarzania narzędzi przekazywano z pokolenia na pokolenie. Różnice pomiędzy narzędziami znajdowanymi w różnych częściach Europy dowodzą, że poszczególne grupy rzadko kontaktowały się ze sobą. Starsza kobieta opala ostrze w ogniu. To skuteczny, choć nie nowy sposób. Stosowano go już 500 000 lat wcześniej, zanim jeszcze Neandertalczycy w ogóle się pojawili. Odosobniony tryb życia miał bezpośredni wpływ na rozwój Neandertalczyków. Nie mieli okazji do wymiany pomysłów i dokonywania odkryć. W efekcie ich narzędzia niewiele się zmieniły w ciągu 250 tysięcy lat. Przywódca grupy mocuje ostrze włóczni, używając żywicy i zwierzęcego ścięgna. To wyrafinowane narzędzie może przebić nawet najgrubszą skórę zwierzęcia. Jest jednak zbyt ciężkie, by nim rzucać. Trzeba więc ryzykować atak z bliska. Czy Neandertalczycy byli zdolni do dokonywania wynalazków? Czy potrafili wymyślić coś nowego,
Odkrycia archeologiczne wskazują, że tak. Trzydzieści pięć tysięcy lat temu zaszła bardzo znacząca zmiana. Neandertalczycy zaczęli posługiwać się odmiennymi narzędziami. Poza kamieniem używali rogów, kości i zębów. Po raz pierwszy zaczęli wytwarzać nie tylko narzędzia, ale także elementy ozdobne. Niektórzy badacze sądzą, że w sposobie myślenia Neandertalczyków zaszła zmiana. Inni zwracają uwagę na zbieżność tych zdarzeń z pojawieniem się Kromaniończyka. Możliwe, że Neandertalczycy po prostu naśladowali Kromaniończyków, nie rozumiejąc jednak znaczenia ich wynalazków. Człowiek kromanioński miał narzędzie potężniejsze od wszystkiego, czym dysponował Neandertalczyk. Był to umysł, w którym mogły powstawać nowe myśli, nowe idee. Malowanie ciała i wytwarzanie biżuterii były tylko zewnętrzną oznaką czegoś bardziej istotnego. Nadeszła zima. Jelenie przeniosły się na południe, w cieplejsze strony. Nawet w najlepszych okresach grupa Neandertalczyków z trudem znajdowała wystarczająco dużo pożywienia. Przybycie Kromaniończyków naruszyło chwiejną równowagę. Pożywienia było coraz mniej. Polowanie na mamuta to wielkie ryzyko. Zbyt duże dla tych kobiet, z których jedna jest w ciąży. Dlatego wybrały żywienie się padliną. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. W ciele martwego zwierzęcia mogły rozwinąć się groźne bakterie. Ten mamut zginął niedawno, a zamarzająca woda zakonserwowała mięso. Kobiety rozmrożą je na ogniu. Wkrótce pojawią się tu inni padlinożercy. Kobiety muszą jak najszybciej zabrać tyle, ile zdołają.
Po zachodzie słońca temperatura spada nawet do minus 19 stopni. Mężczyźni śpią w jaskini, ogrzanej ciepłem dwóch ognisk. Kobiety nie zaznają dziś odpoczynku. Młodsza z nich rodzi na dworze dziecko. To dla niej wielkie ryzyko. Noworodki Neandertalczyków były większe niż nasze dzieci. Na szczęście także kobiety miały szersze biodra. Budowa miednicy wskazuje na to, że miały też szerszą szyjkę macicy. Mimo to bóle porodowe były bardzo silne. Dziecko bezpiecznie przyszło na świat. Ale to nie koniec walki o jego życie. Dziecko urodziło się w środku zimy. To wielki problem dla całej grupy. Młoda matka musi karmić dziecko piersią przez 5 lat. Nie będzie w pełni zdolna do polowania. Grupa będzie musiała ją karmić. Mm.
Pogoda stale się pogarsza i coraz trudniej będzie udźwignąć ten dodatkowy ciężar. Niemal połowa dzieci neandertalczyków umierała przed osiągnięciem dojrzałości. Wśród szczątków można znaleźć wiele dowodów, między innymi czaszki z zachowanymi zębami mlecznymi. Uszkodzenia szkliwa świadczą, że głód był częstą przyczyną śmierci. Szczątki noworodków najdobitniej dowodzą, jak trudne były warunki życia neandertalczyków. Najmniejsze szkielety znajdowano w płytkich grobach, co wskazuje na żałobę po śmierci dziecka. Jednak w 1983 roku w Izraelu odkryto dwa dziecięce szkielety wśród pozostałości kości zwierząt i śmieci. Świadczy to o tym, że nikt nie cenił tych dzieci i że mogły one zginąć z innych przyczyn niż naturalne. Dzieciobójstwo wydaje się straszne, ale dla wielu grup łowiecko-zbierackich było przyjętą metodą kontroli urodzin. Grupa mogła przetrwać tylko dzięki takiej bezwzględności. Równowaga między życiem a śmiercią staje się coraz bardziej krucha. Po raz pierwszy w historii Neandertalczycy muszą konkurować o teren. Kromaniończycy mają inną strategię przetrwania. Dzięki umiejętności tworzenia więzi i konkurowania między sobą opanowali większość kontynentu. Grupa Neandertalczyków jest mała i samowystarczalna. Nie będzie szukać konfrontacji. Znaleziska archeologiczne wskazują, że w niektórych rejonach oba gatunki żyły pokojowo obok siebie przez wiele pokoleń.
Jednak w południowej Francji spotkanie Neandertalczyków i ludzi kromaniońskich było bardziej dramatyczne. Żyzne, nieskolonizowane doliny były warte, by o nie walczyć. Ostrze przebiło płuco Neandertalczyka. Stracił dużo krwi i może umrzeć. Grupa zbiera się wokół niego. Jej przyszłość zawisła na włosku. Aby odkryć mroczne strony życia Neandertalczyków, badacze muszą zamienić się w detektywów, którzy odczytują tajemnicę z jednej znalezionej kości. W 1953 roku w jaskini Shanida w Iraku odkryto żebro Neandertalczyka. Wkrótce okazało się, że kryje ono w sobie fascynującą historię. Niewielka rysa to ślad po cięciu. Ostrze przeszło między 8 a 9 żebrem, naruszając kość i przebijając płuco. Ofiara została ranna. Mimo poważnych obrażeń, Neandertalczyk nie zmarł od razu. Kość zaczęła się zrastać, co oznacza, że reszta grupy opiekowała się rannym. Neandertalczycy wiedzieli dużo o leczniczych właściwościach roślin. Rany dezynfekowano torfowcem, a liście żywokostu wspomagały zrastanie się kości. Znajdowano je w pobliżu jaskini.
Jednak rana okazała się zbyt ciężka, aby można było uratować rannego. Przywódca grupy zmarł po 3 tygodniach. Nie mamy pewności, czy grupa odczuła żal po jego śmierci. Nie wiemy, czy Neandertalczycy wierzyli w życie pozagrobowe. Jednak stosunek do zmarłych umacniał ich człowieczeństwo. Tego zmarłego złożono w płytkim grobie. Prawe ramię złożono na piersi, lewe na brzuchu, w typowej pozycji. Ten szkielet, znaleziony w Izraelu w 1983 roku, wzbudził żywą debatę. Wokół zmarłego znaleziono zwierzęce kości i zęby. Niektórzy badacze uważają to za świadectwo obrzędów pogrzebowych. W Iraku, w grobie, odkryto pyłki roślin uwiarygodniające to przypuszczenie. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna. To mogły nie być ofiary, ale resztki roślinne i zwierzęce zawsze leżące w grotach. Możliwe, że Neandertalczycy zakopywali ciała zmarłych tylko z powodów praktycznych. A może było w tym głębsze znaczenie? W jaskini ciało pozostawało blisko grupy i było chronione przed padlinożercami. Teraz przywództwo grupy obejmuje młodszy brat. Musi podjąć trudną decyzję. Czy grupa ma pozostać w jaskini i narazić się na walkę z kromaniończykami, czy odejść poza granice świata, jaki dotąd znali? Kromaniończycy zajmują opuszczoną jaskinię. Zamieszkają tu do czasu przybycia reszty ich grupy. Z
Znaleziska wskazują na to, że ludzie kromanjońscy wykorzystywali dawne siedziby Neandertalczyków. Pojawił się człowiek współczesny. Dla Neandertalczyków nie ma już powrotu. Grupa podąża na zachód, w stronę wybrzeża, byle dalej od nadchodzących Kromaniończyków. Idzie na krańce Europy. Neandertalczycy znaleźli się na nieznanej ziemi. Im dalej idą, tym bardziej są narażeni. Dla młodej kobiety, niedawno porwanej do grupy, ta droga okazała się za daleka. Fizycznie ludzie kromaniońscy są gorzej przystosowani do życia w chłodnym klimacie. Mają jednak sposoby, które pozwalają im przetrwać wszędzie. Mogą łowić ryby, kiedy zabraknie im mięsa. Mają kościane igły, którymi szyją ubrania. Ale najcenniejszym narzędziem jest język. W odróżnieniu od Neandertalczyków, ludzie kromaniońscy posługują się złożonym i bogatym słownictwem. To zaczątek sztuki i kultury. Dzięki językowi ludzie mogą łączyć się w większe grupy, wymieniać dobra i nawiązywać sojusze w razie potrzeby. Ten nowy sposób życia oznaczał klęskę dla Neandertalczyków. Pięćdziesiąt tysięcy lat temu w Europie i zachodniej Azji żyło aż 100 tysięcy Neandertalczyków. Jednak napływ człowieka współczesnego z Afryki i Bliskiego Wschodu nie dał się zatrzymać. Ludzie kromaniońscy żyli w 100-osobowych grupach i opanowywali najlepsze tereny. Neandertalczycy byli stopniowo wypierani z dolin na nieprzyjazne wyżyny obecnej Chorwacji i Krymu, a na zachodzie na skaliste wybrzeża Portugalii, Hiszpanii i Francji. Trzydzieści pięć tysięcy lat temu ich populacja zmniejszyła się do kilku tysięcy. Na wyżynach nie ma dość roślinności, by mogły żyć zwierzęta. Brakuje wody. Nie ma też naturalnego schronienia. Wiatr sprawia, że temperatura jest nawet o 30 stopni niższa niż w dolinach. Krępe, masywne ciała Neandertalczyków są lepiej przystosowane do takich warunków niż ciała ludzi kromaniońskich.
Jednak nic, co przeżyli, nie przygotowało ich na takie trudności. Muszą jeść, ale utracili swoje tereny łowieckie. Muszą się rozmnażać, ale z dala od innych grup trudno im znaleźć taką możliwość. Więzy, które ich łączyły, rozpadają się. Silni, żyjący w małych grupach, odcięci od innych, samowystarczalni. Te cechy pozwoliły Neandertalczykom przetrwać kilka epok lodowcowych. Jednak w obliczu konkurencji ich siła stała się słabością. Sami przypieczętowali swój los. Ich koniec nie został spowodowany ludobójstwem czy klęską naturalną. Miał znacznie bardziej przyziemny charakter. Neandertalczycy musieli ustąpić miejsca lepiej przystosowanym. Nie było to nieuniknione. Gdyby przyrost naturalny Neandertalczyków był o 2% wyższy, być może wcale by nie wyginęli. W tym fragmencie historii ewolucji tkwi pewna zagadka. Fizycznie i kulturalnie Neandertalczycy i ludzie kromaniońscy należeli do różnych światów. Do różnych gatunków. Jednak byli ludźmi, powodowanymi przez te same potrzeby i pragnienia.
Czy Neandertalczycy i ludzie kromaniońscy byli na tyle podobni, aby łączyć się w pary? Czy podobieństwo ich genów umożliwiało spłodzenie potomstwa? Być może nigdy się tego nie dowiemy. Jest jednak pewna zastanawiająca przesłanka. W 1998 roku w Dolinie Lepadu w Portugalii archeolodzy odkryli szczątki 4-letniego dziecka. Jego ciało pokryto ochrą i pochowano w płytkim grobie. Obok znaleziono zęby jelenia i nawiercone muszelki. Drobne przednie zęby i ostry podbródek wskazują na to, że było to dziecko kromaniońskie. Jednak reszta szkieletu przeczy temu. Kończyny są krótkie i masywne, jak u Neandertalczyka. Ale to dziecko zmarło 3000 lat po przypuszczalnym wyginięciu Neandertalczyków. Czy mogło być mieszańcem? Badacze nie zajęli jednoznacznego stanowiska. Uważa się jednak, że Neandertalczycy i ludzie kromaniońscy mogli się krzyżować. Nie zmieniło to jednak losu Neandertalczyków. Jak dotąd badania DNA nie wykazały obecności ich genów u ludzi współczesnych. Około 30 tysięcy lat temu na krańcach dzisiejszej Hiszpanii i Chorwacji zginęli ostatni Neandertalczycy. Pozostał tylko jeden gatunek ludzi – Homo sapiens. Przeżyliśmy Neandertalczyków o blisko 30 tysięcy lat. Oni istnieli przez 250 tysięcy lat, w najtrudniejszych warunkach, w jakich dotąd żyli ludzie. A jednak wyginęli, tak jak wiele innych gatunków przed nimi. Nasza zdolność przetrwania także zostanie poddana próbie.